jest to majstersztyk z tej strony, że to jest ktoś, kto uchodzi, kojarzy się pozytywnie, zarówno na Litwie, jak i w Polsce i w Białorusi. Więc jest to generalnie, to jest jasne zagranie historyczne pod coś więcej, że kiedyś, że ta Białoruś to jest nie tylko jakiś sowiecki konstrukt XX wieku, ale to jest tak naprawdę coś, co już istniało wcześniej, było w naszych sercach i walczyło. I teraz musimy się spierać, czy oni Białorusini wiedzieli, czy to się nazywa Litwa, czy to się nazywa Białoruś i tak dalej, ale generalnie to już było. I ten człowiek jest tego uosobieniem. Proszę też pamiętać o tym, że ten pułk ma w symbolice skrzyżowane kosy. On się odwołuje do tej symboliki 1763 roku. No chwyta to za serce i też pokazuje, że tak naprawdę mamy więcej, czy mamy rzeczy wspólne. Jest to ewidentne zagranie pod tym kątem. Jest to też, myślę, taki fajne takie uchylenie kapelusza przed Polską, no bo ci ludzie dostają się do Ukrainy przez Polskę.